Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na Polach Nicości i zostałem zainspirowany do zrobienia tego dzisiejszego odcinka przez Sławko, mojego stałego widza. Dziękuję, że napisałeś, nie wiem, czy w komentarzu już, czy po prostu pod, chyba tak, w komentarzu pod żywcem, żebym zrobił film o księdzu Tadeuszu Isakowiczu Zaleskim. I właśnie jest taki moment, nadszedł taki dzień, żeby zrobić ten film. Po prostu uważam, że tak trzeba. Dla mnie to była faktycznie jakaś postać, autorytet i tak jak ja wyrażałem się wielokrotnie, że nie chciałbym, żeby Karim został księdzem czy też policjantem, o czym już mówiłem, to miałem ku temu swoje jakieś powody. Jeżeli w jakiś sposób wypowiadałem się na temat policji, to może na temat księży nie powstał jeszcze taki film. Ten odcinek nie będzie o tym, bo chciałem upamiętnić postać księdza Tadeusza, ale właśnie co? Generalnie mało było takich ludzi, takich księży, którzy znaczyliby coś dla nas, wiernych katolików, chrześcijan, którzy byliby gdzieś poza taki, wykraczali, wiecie o co chodzi, poza myślenie tylko o władzy w kościele, czy też o pieniądzach, bo jednak trzeba stwierdzić z całą pewnością, że cały kościół się nad tym skupia. To jest wielki biznes i ja mogę użyć nawet stwierdzenia, że jest to mafia. Ale o tym powstanie kiedyś jeszcze film. Nie w dniu dzisiejszym. Teraz chciałem się skupić po prostu na postaci księdza Tadeusza Zaleskiego. No i co? Zapraszam Was na ten dzisiejszy film. Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski urodził się 7 września 1956 roku i zmarł teraz w tym roku 9 stycznia 2024. Ja tak zastanawiałem się, w jaki sposób uczcić gdzieś jego pamięć, jak tu to wyrazić w tym filmie. Nie będę zbyt dużo się wypowiadał na temat właśnie księdza Tadeusza, bo co tu można więcej mówić? Dla mnie to był faktycznie ktoś, kto coś znaczył dla społeczeństwa, coś znaczył dla ludzi. Podobały mi się jego wypowiedzi. Uważam, że biło mu takie dobro z oczu. Takie dobro z oczu, bo czasami możecie zobaczyć w czyichś oczach, czy ktoś jest dobrym człowiekiem, czy ktoś jest po prostu zły i podłym szatanem. Z jego oczu było widać takie dobro, taką poczciwość, takie po prostu człowieczeństwo, bo już czasami nie wiem, jakich użyć właściwych określeń. I ja w tym dzisiejszym filmie chciałem ku jego pamięci, tak, udostępnić jakieś urywki filmów, które będziecie mogli tutaj zobaczyć z jego wypowiedziami, żebyście sami ocenili, jakim on był człowiekiem, jaką był postacią. No i teraz właśnie przejdę do tego, żeby tutaj była możliwość, żebyście mogli sobie posłuchać takie dłuższe fragmenty. Wybiorę gdzieś z otchłani YouTube'a, z otchłani internetu, bo jest tego wiele, tak? Także już teraz Was zapraszam, żebyście sobie po prostu posłuchali różnych wypowiedzi księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Zapraszam Was serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Tu mi reżyserka podpowiada, że ksiądz w ostatniej fazie dyskusji przysłuchiwał się i ksiądz komentował jak małe dzieci o posłach, tak? Dobrze mówię? No tak, no bo jestem zażenowany jako obywatel Rzeczypospolitej, że dochodzi po raz kolejny do pyskówki, bo ta końcówka no, była obrzydliwa i szkoda, bo uważam, że władze się zmieniają, przychodzą nowe rządy, lepsze, gorsze, to ocenimy. Ale nie można się obrażać i myślę, że to była taka idealna wizytówka tego, co niestety jest bolączką w Polsce, że zamiast argumentów są obraźliwe słowa. Ale też ksiądz dzisiaj, proszę księdza, ksiądz napisał na Twitterze w mediach społecznościowych tak. Mam pytanie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana marszałka Hołowni. Czy w Knesecie i pałacu prezydenta Izraela są zapalane świece adwentowe? Przecież chrześcijan w Izraelu jest bardzo wielu. Proszę rozwinąć myśl. No,
No tak, no właśnie to jest forma parlamentarna, chociaż ja nie jestem politykiem, że zadaję pytanie. Zresztą to pytanie panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie ja zadałem wielokrotnie i w mediach społecznościowych, i w publikacjach. Nigdy pan prezydent na to nie zareagował, więc myślę, że jest pewna praprzyczyna tych problemów, że część obywateli ma prawo nie rozumieć, dlaczego jedna z mniejszości narodowych jest tak wyróżniona. Bo przecież tradycja Rzeczypospolitej, nie tylko Kresów Wschodnich, ale choćby II Rzeczypospolitej, ale teraz także, jest taka, że Rzeczpospolita jest wspólnotą obywateli o bardzo różnych korzeniach narodowościowych, wyznaniowych. No więc jeżeli już jest Hanuka, ja zresztą to rozwinąłem w drugim wpisie, który był umieszczony godzinę później, że przecież niech także pan prezydent i pan marszałek Szymon Hołownia, który nawiasem mówiąc pochodzi z rejonu Białegostoku, no więc dobrze wie, ilu prawosławnych tam mieszka, żeby jednak znaleźli też formułę, żeby inne mniejszości mogły się można było zaznaczyć, że obchodzą swoje święta. No choćby wieniec adwentowy, no to jest symbol uniwersalny dla chrześcijan. No, nie zapalono wieńca adwentowego, nie pojawiły się żadne symbole innych religii, tylko pojawiają się symbole jednej religii. I myślę, że byłoby dobrze, tak. Proszę dokończyć, tak. No byłoby dobrze, że jeżeli jest już pluralizm, to proszę także zaznaczyć obecność innych religii. No choćby muzułmanie będą mieli Ramadan chyba już w marcu, tak dobrze się orientuję, no to też zaznaczmy to w Sejmie, a nie tylko jedną religię. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów naszego cyklu odczytowego Moja Armenia, Moi Ormianie, którego organizatorem jest Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Dzisiaj gościmy w Radwanowicach u księdza wardapeta Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Jego właśnie poprosimy o opowieść o spotkaniach z Ormianami i z Armenią. Moje pierwsze pytanie do księdza wardapeta jest no, naturalne. Ormianie w rodzinie, Ormianie w rodzie Isakowiczów. Bardzo się cieszę, że mogę na ten temat powiedzieć, dlatego że o tym, że pochodzę z rodziny ormiańskiej, dowiedziałem się w ogóle dość późno. Wynikało to z tego, że moi rodzice, chociaż pochodzili z Kresów Wschodnich, mieszkali w Krakowie. Nie były to tematy, które można było tak spokojnie opowiadać. Natomiast jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to była to szkoła na Plantach Ditlowskich między Kazimierzem a Starym Miastem. I nieraz koledzy, widząc mnie, ze względu na charakterystyczny wygląd, mówili, że jestem Żydem albo Arabem. I to mnie bardzo denerwowało. No i wtedy zacząłem dopytywać mojej babci. No i babcia wtedy bardzo to ładnie wszystko powiedziała, że oczywiście to nie są te dwie narodowości, ale są Ormianie, dlaczego Ormianie i tak dalej. I od tego czasu zacząłem się interesować. Jak wspomniałem, rodzice musieli opuścić Kresy Wschodnie w ramach ekspatriacji. Natomiast historia rodziny Isakowiczów sięga przełomu XVI i XVII wieku. Ja nie znam szczegółów, dlatego że nie ma na to dokumentów. Są tylko informacje ustne. Ale tak jak zgodnie twierdziły wszystkie moje ciocie, wtedy jeszcze żyjące, Isakowicze wywodzą się z Siedmiogrodu. Były to czasy, kiedy Ormianie w Polsce prowadzili ożywione kontakty handlowe,
ale też towarzyskie, z różnymi wspólnotami ormiańskimi, czy na terenie Mołdawii, czy Wołoszczyzny, Siedmiogrodu, tak, całej Rusi. I kiedyś, nie znam właśnie szczegółów, któryś z moich przodków ostatecznie wyemigrował z Siedmiogrodu i przeniósł się na tereny Rzeczypospolitej na Pokucie. Pierwszym przodkiem, którego ja jestem w stanie ustalić, to jest Samuel Isakowicz, który urodził się w drugiej połowie XVII wieku. Mieszkał w Łyscu koło Stanisławowa. Tam była dość duża wspólnota ormiańska, była parafia ormiańska, gmina. To jest zaledwie około 10 kilometrów od Stanisławowa. Miał wiele dzieci, synów i córek. No i można powiedzieć, że to był protoplasta, taki znany z imienia i nazwiska. Ciekawa rzecz, ożenił się z Rypsymą ze Słowackiej z Krzemieńca na Wołyniu. Imię Rypsyma już świadczyło o tym, że żona też była pochodzenia ormiańskiego. No, czy to była krewna Słowackiego, tego się też nie da ustalić. Myślę, że to był jednak zbieg okoliczności. Niemniej ta rodzina Słowackich była też pochodzenia ormiańskiego. Albo przynajmniej to była rodzina polsko-ormiańska. Jednym z synów Samuela był arcybiskup Izaak Mikołaj Isakowicz, najbardziej znana osoba z tej rodziny, który urodził się w 1824 roku właśnie w Łyscu. Jednym z jego braci był Kajetan Isakowicz, mój pra-pra-dziadek. Tutaj dodam, że imię Kajetan, chociaż jest pochodzenia włoskiego, było bardzo popularne wśród Ormian, dlatego że misje wśród polskich Ormian prowadzili Teatyni, zakon, który został założony przez świętego Kajetana. I później mówiono, że każdy Ormianin w Polsce albo na pierwsze, albo na drugie ma Kajetan, bo chcieli dzieci tak, żeby podkreślić ten kult Kajetana. W mojej rodzinie było przynajmniej kilku Kajetanów i mój dziadek, wnuk właśnie Kajetana Isakowicza, też był Kajetan, bardzo nie lubił tego imienia i używał drugiego imienia Jerzy. Ale idąc od samego jeszcze początku, to rzeczywiście rodzina Isakowiczów, wywodząca się z Łyscy, później przeniosła się część rodziny do Stanisławowa, do Lwowa. To był teren dawnego zaboru austriackiego. Również byli obecni w innych miastach na terenie Pokucia. Syn Kajetana Isakowicza, Antoni Isakowicz, czyli mój pradziadek, był z kolei urzędnikiem Zakładu Ubezpieczeń, ale był równocześnie obdarzony talentem muzycznym. Był solistą, dyrygentem chórów i ze względu na to, że bardziej jednak był muzykiem niż urzędnikiem, też często zmieniał miejsce zamieszkania, był dyrygentem chóru w Tarnopolu, wcześniej w Stanisławowie, później w Lwowie, a na początku XX wieku trafił do Krakowa. Tutaj w Krakowie śpiewał w operetce, był związany z dwoma chórami, Echo i Lutnia, ale ciągnęło go z powrotem do Stanisławowa, wyjechał do Stanisławowa i tam zmarł. Niestety jego grobu nie ma, dlatego że na terenie cmentarza stanisławowskiego, który został zrównany z ziemią, stoją budynki, między innymi hotel. Natomiast jego syn, a mój dziadek, Kajetan Jerzy Isakowicz, ożenił się w Krakowie, zresztą z Kresowianką, moją babcią, i pozostał już. Także już wtedy rodzina jeszcze przed II wojną światową związana była z Krakowem.
Ja niestety nie znałem mojego dziadka, dlatego że on z kolei pracował w banku, najpierw w Krakowie, a później w Łodzi, i we wrześniu 1939 roku w ramach pierwszych aresztowań inteligencji polskiej został uwięziony przez Niemców, a później wywieziony do KL, obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Był konkretnie w Gusen 2. To zresztą jest bardzo dramatyczna część jego życiorysu, bo on przeżył piekło na ziemi. To był jeden z najgorszych obozów koncentracyjnych. Zginęło tam wiele polskiej inteligencji. Mówi się o Kale Auschwitz oczywiście, ale trzeba pamiętać, że Mauthausen-Gusen to było miejsce nazywane także często drugim Katyniem, bo tak jak w Katyniu Sowieci wymordowali polską inteligencję, tak inteligencja polska była mordowana w Niemczech. Zachowały się jego listy, wspomnienia. Przeżył ten obóz, ale niestety tuż po obozie zmarł i został pochowany w Łodzi. Zresztą te jego wspomnienia są niesłychanie dramatyczne. Nawet taki fakt, że musiano go operować tam w prowizorycznym szpitalu obozowym i nie było narzędzi, i za pomocą nożyczek go operowano. I ta informacja się zachowała. Także ja tego dziadka nie znałem, natomiast jego rodzona siostra, już nie żyjąca, Irena Isakowicz, która też później zamieszkała w Łodzi, no była żywą encyklopedią kresów, historii rodziny. Jako licealista, interesując się tymi sprawami, pojechałem do Łodzi. Zresztą później co roku jeździłem do cioci. No i ciocia opowiadała. Ja żałuję do dziś, że nie wziąłem magnetofonu, ale to, co mogłem, spisałem. No to są wspaniałe jej wspomnienia, bo ona była bardzo wrażliwa na te sprawy ormiańskie i wrażliwa także na historię, jej opowieści różne, na przykład o odpustach w Kutach nad Czereboszem, gdzie Ormianie się zjeżdżali na kilka dni. To było najważniejsze wydarzenie towarzyskie. O balach w Stanisławowie, nawet jak zamieszkała w Łodzi, to także dużo zachowała informacji o tamtejszej wspólnocie. Mam nadzieję, że fragmenty, które wybrałem, były ciekawe, interesujące, że mogliście sobie, ci, którzy nie znali postaci księdza Tadeusza, wyrobić sobie chociaż częściowo jakieś zdanie, opinie na jego temat, ale myślę, że raczej on był taką postacią i takim człowiekiem, o którym każdy gdzieś słyszał, tak? Przynajmniej ja mam takie wrażenie i tak mi się wydaje. Ja słuchałem wiele razy jego różnych wypowiedzi, tego jak na przykład ostatnio sprzeciwiał się temu, co się dzieje w sprawie Polski z Ukrainą, tak? Tej wypowiedzi, nie wiem właściwie jeszcze jakie wypowiedzi wam tutaj przytoczyłem z odchłani internetu. Nagrywam na razie ten film wcześniej, a później będę wybierał odpowiednie treści, które już mieliście okazję zobaczyć. Chciałem jeszcze na zakończenie tego filmu dodać, że kiedy będzie pogrzeb, tak? Czwartek, 18 stycznia, tutaj wam się wyświetli zdjęcie, ja widzę je przed sobą, godzina 6. No i teraz jest pytanie, no bo godzina 6 to jest 6 rano, tak wcześnie byłby. Tak, i ten pogrzeb będzie, jest napisane gdzie będzie. Wyjazd autokarem z Warszawy na pogrzeb świętej pamięci księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, zbiórka o 5:40. A dobra, bo to ktoś z Warszawy wyjeżdża. Dobra, bo to ktoś z Warszawy. Ale w każdym bądź razie pogrzeb jest w czwartek, 18 stycznia. Gdzie? A wiecie co, sprawdzę jeszcze. Może coś mi się uda znaleźć w internetach. Dajcie mi chwilę. Tamto zdjęcie to był taki na szybko zrobiony screenshot z Facebooka, ale tutaj mam uroczystości pogrzebowe świętej pamięci księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Tu jest wyszczególnione, kiedy zmarł. To już wiemy, to mówiłem. Ale tak, w pierwszym dniu pogrzebu, czyli jest podzielone na dwa dni, 17 stycznia 2024 roku, msza święta żałobna będzie odprawiona w kościele parafialnym w Radwanowicach o godzinie 12.
modlitwa różańcowa o godzinie 11.30, natomiast w czwartek 18 stycznia 2024 roku w kościele parafialnym w Ra Dwanowicach o godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta pogrzebowa, czyli dobrze, zgadza się, 18. Następnie egzekwie w rycie ormiańskim, a po nich nastąpią obrzędy ostatniego pożegnania oraz ormiański obrzęd pieczętowania grobu na cmentarzu parafialnym w Rudawie. Czyli tam będzie po prostu ksiądz pochowany. Tutaj, nie wiem, a to, bo to jest jakiejś archidiecezji krakowskiej komunikat. O, poważna sprawa. Także ten, dobrze, także tak to jest. Mam nadzieję, że film jak i film, tak? Wiem, że dużo się nie nagadałem w tym filmie, jak na mnie, ale co tutaj można dużo rozmawiać, dużo komentować. Chciałem, żeby ten odcinek był upamiętniający po prostu postać księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i tak go też traktuję, tak? Na pewno te urywki filmów, które widzieliście wcześniej, mimo że były nagrywane w kolorze, to je zrobiłem na czarno-biało, bo jest oczywiście taka możliwość, tak? Także tyle z mojej strony. To jest smutna chwila, smutny moment. Każdy gdzieś niestety żegna się z tym ziemskim padołem, jak to się mówi tak potocznie. Na każdego przyjdzie czas. Przyjdzie czas nawet na tych największych skurczybyków, którzy myślą, że rządzą tym światem. Ja im życzę tego, tak? Życzę im tego, żeby przyszedł na nich czas, że nie zabiorą tych swoich majątków, tego złota, tych pieniędzy, tych miliardów, które mają na koncie, te różne Sorosze, te różne Bill Gatesy, Rothschildowie i inne takie tałataństwo, które jest na tym świecie, tak? Bo tak się mówi, że złego szlak nie trafia i to jest gdzieś trochę takie prawdziwe powiedzenie i tak mi się wydaje, że ono się sprawdza, że właśnie ci, którzy są złymi ludźmi, to oni mają gdzieś tam przyzwolenie na to życie dłuższe. Nie wiem, czemu to jest spowodowane, bo jest to wielka niesprawiedliwość, tak? Bo myślę, że tak nie powinno być. Ci, którzy zasługują, którzy są dobrymi ludźmi, tak jak był to na przykład właśnie ksiądz Tadeusz, tak? To uważam, że nie powinna go zjeść choroba, którą dostał. Aczkolwiek z tego, co słyszałem, to była jakaś próba kontaktu od Jerzego Zięby, który chciał mu pomóc i właśnie go próbować doradzić, jak go wyleczyć, tak? Bo była na to szansa, ale niestety ksiądz nie chciał z tego skorzystać. Wyszło jak wyszło. No i jest niestety tak, jak widzicie, tak? Po prostu przyszła na niego pora, przyszedł na niego czas. No nic, ja mam nadzieję, że tak czy inaczej ten odcinek był interesujący, że jakieś wnioski zostaną z niego wyciągnięte. No i tyle z mojej strony, żegnam się z wami. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, łapki w górę, no i widzimy się w następnych filmach. Życzę wam miłego dnia czy też wieczoru, niezależnie kiedy będziecie oglądali ten dzisiejszy film. Do zobaczenia, pa, pa.